Rozpoczęły się 15. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy Plastpol, największa impreza dla sektora tworzyw sztucznych w tej części Europy. W jubileuszowej edycji uczestniczą czołowe firmy z branży. Innowacyjne produkty prezentuje w aż 6 halach wystawienniczych blisko 700 wystawców z 31 państw. To o 20% więcej niż rok temu. Po raz pierwszy zakres branżowy targów został poszerzony o gumę. Na targach kieleckich jesteśmy po raz 12. Muszę przyznać, że targi się niesamowicie rozwinęły. Pamiętam początek, gdzie była jedna hala i dużo namiotów i namiocików. W tej chwili widać, że Kielce tutaj bardzo dużo zainwestowały w te targi, ale i też nie dziwo, bo coraz więcej mamy zagranicznych firm, które wystawiają na targach, które w ogóle starają się, żeby tutaj na tym rynku Europy Środkowej zaistnieć. Tutaj można spotkać wielu klientów z Polski, również z Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie można nawiązać szereg kontaktów. Sam fakt, że jest się na targach, już świadczy o tym, że firma istnieje, firma żyje i ma się dobrze. Na targach Plastpol można podziwiać zaawansowane technologicznie rynkowe nowości. Maszyny nowej generacji pozwalają na szybką i ekonomiczną produkcję. W halach targów Kielce można obejrzeć całe linie technologiczne i proces przetwórczy produktów. Swoje rozwiązania technologiczne oraz gotowe wyroby prezentują tu również firmy z branży opakowań z tworzyw sztucznych. Targom Plastpol towarzyszy szereg konferencji i spotkań branżowych. Wystawa czynna będzie do 27 maja.